polityk odeszła w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tragiczne informacje o jej śmierci wstrząsnęły Polakami. Posłanka od kilku miesięcy walczyła z ciężką chorobą, jednak zmarła nagle w wyniku zakażenia COVID-19. Polska polityk zmarła 26 grudnia 2020 roku z powodu zakażenia COVID-19. Informacje o jej śmierci obiegły krajowe media. Bronisława Kowalska od kilku miesięcy zmagała się również z białaczką. Wszyscy trzymali kciuki za jej powrót do zdrowia. Polityk odeszła 26 grudnia 2020 roku w wieku 65 lat. Nie żyje Bronisława Kowalska, polska polityczka, politolożka oraz wykładowczyni akademicka i doktorka nauk społecznych, a także posłanka na Sejm 2, 3 i 4 kadencji i eurodeputowana do Parlamentu Europejskiego w kadencji w 2004 roku. Informacje o śmierci Bronisławy Kowalskiej, zwanej przez swoich bliskich Beatą, obiegły krajowe media. Polityczka od wielu miesięcy zmagała się z białaczką, a dobrze rokujące wyniki leczenia dawały nadzieję na jej powrót do zdrowia. Niestety, kobieta odeszła wskutek powikłań po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Po wielomiesięcznej, dobrze rokującej walce z białaczką, pokonana przez COVID, Beatka dziś odeszła, pozostawiając w naszych sercach wonne barwy swojej miłości, wrażliwości i szlachetności, przekazał na Facebooku kolega polityczki, Jerzy Molecki. Była posłanka ukończyła w 1979 roku studia na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a w 2015 roku została doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Od 1990 roku Bronisława Kowalska działała w Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Beata Kowalska praktycznie całe życie poświęcała innym, pomagała wielu lokalnym samorządom i instytucjom, ale także ludziom, takim jak my, zwykłym ludziom. Skromna mistrzyni drugiego planu, ciesząca się szczęściem innych i szczęście to wspomagająca. Zawsze emanowała dobrocią, bezinteresowną życzliwością, ciepłem i uśmiechem, wspominał kobietę bliski kolega. W 1999 roku przystąpiła do Sojuszu Lewicy Demokratycznej i z ramienia tej partii sprawowała mandat posłanki na Sejm 2, 3 i 4 kadencji. Pracowała wówczas m.in. w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W 2005 roku Bronisława Kowalska objęła stanowisko prodziekana Wydziału Filologicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Była również harcerką i wykładowcą w Centralnej Szkole Instruktorów w Oleśnicy. Beata była hedonistką, przyjemność i radość czerpała z codziennego niesienia pomocy potrzebującym. Walcząc o wsparcie dla innych, potrafiła zarówno pokornie prosić zwykłego urzędnika, jak i zrugać ważnego ministra, co niekiedy bywało szkodliwe dla zdrowia, ale zawsze była skuteczna. Wychodząc z urzędów drzwiami, wracała oknem, by ponownie, zwycięsko wyjść z podniesioną głową. Życie Beaty, podobnie jak jej barwne fotografie, lśniło wszystkimi kolorami empatii, serdeczności i dobroduszności, które wszędzie, gdzie jeno się pojawiła, tak zacnie pachniały, kontynuował Jerzy Molecki w swoim wpisie na Facebooku.